Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pokazaliśmy już, jak we wcześniejszym filmie wygląda od praca sędziego, jak co się składa na ocenę gołębia w klasie standard olimpijski. Natomiast teraz mamy tutaj przygotowane kilka gołębi, kilkanaście praktycznie. Są to gołębie, które przywieźli nam tutaj różni koledzy. Część jest gołębi, które tutaj były lotowane w ramach Polskiej Ligi Gołębi Pocztowych tutaj w Czarnej Wodzie. My nie lotowaliśmy z oddziałem, sami lecieliśmy sobie po prostu, ale mamy też gołębie, które zostały tutaj przywiezione przez m.in. kolegę Marka, przez kolegę Jakuba, Andrzeja. Mamy te niemieckie gołębie takie też, które tutaj Marek wspominał, że one też tam bardzo wysoki poziom jest tego standardu. Mają nawet oddzielną kategorię, gdzie biorą tylko standard oceniany już bez tego czynnika sportowego, że tak powiem. No i rozpoczniemy sobie taką, że tak powiem, mini wystawę, żeby te gołębie tak między sobą porównać. Tutaj będziemy te gołębie, mamy na tych kartach, gdzie tu są te karty. O, tu będzie nam pani zapisywać. O, i będziemy sobie podawać numer gołębia. No i rozpoczynamy taką, powiedzmy, mini wystawę. Proszę bardzo, Mareczku. Przystępujemy do pierwszego gołębia, żeby do oceny pierwszej pozycji. Oczywiście patrzymy, gołąb musi się jeszcze troszeczkę w drugą stronę odwrócić. Jest to właśnie tak, jak potrzebuje najwięcej czasu, bo nie wszystkie gołębie są posłuszne tej wskazówce. Jaki to jest numer gołębia jeszcze, powiedzmy? Za chwilkę. Złapię gołębia do ręki i zaraz powiem, jaki numer gołębia. Ja w międzyczasie jeszcze powiem tak, tutaj będziemy też mieli na tej wystawie nasze, że tak powiem, nagrody dla najlepszych, tak, za przeproszeniem. Tutaj to będą takie produkty z firmy Transvet, seria Flyvet i też również zioła od Arka Koniecznego. Te nagrody wspólnie firma Transvet razem z Arkiem Koniecznym, ze sklepem dla hodowców.pl tutaj nam dostarczyli. Te produkty tutaj my też reklamujemy, bo to są takie naturalne, powiedzmy, i on się bardzo też dla hodowców robią atrakcyjne cenowo. To powiedzmy, jaki numer ma gołąb? Gołąb ma numer 10078. Tak, to zapiszemy. A początek jaki ma? PL074 20. I samiec, samiczka to jest? To będzie samczyk. Samczyk. Aczkolwiek tu muszę powiedzieć, bo sędzia widzi, czy to samiec, czy samica, bo samiec powinien wyglądać jak samiec, a samica jak samica. Co niejednokrotnie się zdarza na wystawie, że samiczka jest przerośnięta, wygląda jak samiec, no i też są samce, które wyglądają jak samiczki. I za to się obniża tą punktację. Nie, obniża się, ocenia się gołębia tak, jak wygląda, bo czy to samiec, czy samica, to w zasadzie ten, co wystawia, to powinien wiedzieć i wystawić w danej kategorii samca albo samice. I to tego, jeżeli wystawi samicę w samcach, wiadomo, że tak samiczka jako samiec będzie słabo wyglądać, no i w tej pozycji dostanie też mniejszą punktację. Ja powiem tak, my mieliśmy takiego akurat pecha, bo tam u kolegi Kazimierza Olszowego, gdzie lotowaliśmy jednego gołębia pochodzącego od Piotra Wójcickiego, on tam był trzecim lotnikiem okręgu Tarnobrzeg i zdobył też notabene za standard trzecią nagrodę. Był jako samica wystawiony, a się okazał samcem. No i to właśnie tak jest różnie, bo sędzia widzi, wie, jak powinien samiec wyglądać, a jak samica, i do niego też należy, do sędziego, ta ocena. Dobrze, no ten gołąb to wygląda jak samczyk, bo na pewno jest samczykiem. W pierwszej pozycji, bez brania do ręki, to już by dostał ocenę 8,50. To jest ten, ty go przywiozłeś? Nie. Nie. A czyli kto go przywiózł? Przepraszam. Jakub. I ten gołąb widać, że już ma ten brew wokół oka też przerośnięte troszkę. No i jak w klatce stał, to było widać, że już też ma tu słabą tą pozycję trzecią formę. I to w drugiej pozycji teraz oceniamy kości. To powiedzmy może jak Marek, pierwsza pozycja, ile punktów? 8,50. Zapisujemy? Zapisujemy. Druga pozycja? Druga pozycja 8,50. W trzeciej pozycji tutaj forma i wytrzymałość pleców i kupra, to jest słabiutko, 17,75. Muskulatura w miarę taka dobra, 28 punktów, równe 28. No i piąta pozycja, skrzydło jakoś upierzenia, no tak większych wad nie widać, ma ładne pióro, szerokie, bez uszkodzeń i troszeczkę tu ogon mu tak nie idzie w jedno piórko. No i ostatnia pozycja, czyli piąta, 28-25. Czyli w sumie będzie gołąb na 91 punktów. Jak ty szybko to policzyłeś? Kurczę.
Zgadza się tam, czy nie? Ja nie liczę. Ja dam kalkulator zaraz. Dobrze, to czyli pierwszego gołębia mamy niejako z głowy. Zgadza się. Numer napisaliśmy wszystko, tak? Tak. Zgadza się, widzimy, dobrze. Oceniamy kolejnego gołębia. Kolejnego gołębia. To jest taki płowy. To jest płowy. Samiczka. I będzie, wygląda jak samiczka, na pewno to jest samica. To jest tak, DV0527, tak? Tak. I 500 ile? 552. 552, jest to gołąb, ja powiem, to jest od Piotra Wójcickiego z hodowli. DV0527, 21 rocznik i 552, samiczka, płowa. Niestety nie wiem, po czym to jest, ale w rodowodzie możemy sprawdzić. To jest gołąb, który był lotowany w gołębniku tego kolegi Radka Górniaka w Czarnej Wodzie. Ja powiem tylko, że z tych lotów, tak, jeżeli mówimy o tym gołębiu, to z tych lotów, które tu mieliśmy, Piotra Wójcickiego, gołębie się bardzo wyróżniły, bo mieliśmy tutaj dużo różnych gołębi, naprawdę znanych hodowców, i kiedyś mieliśmy taki jeden ciężki lot, to tam była na 7 pierwszych chyba 5 było Piotra, nie? Tak. I to między innymi właśnie ten gołąb. Z takim jednym wyprzedzeniem. Z takim, tak, z bardzo dużym wyprzedzeniem, nie? I teraz w pierwszej pozycji gołąb otrzymałby ode mnie 8,25, bo słaba głowa ma, tu płaskie. I głównie patrzymy na tą głowę, na budowę, na pozycję jak stoi, no w miarę dobrze, i pierwsza pozycja 8,25. W drugiej pozycji oceniamy kościec, grzbiet równo, kości łonowe również w jednej linii zbiegają się, 8,50, druga pozycja, trzecia pozycja, forma i wytrzymałość pleców i kupra, średnio, czyli 18 punktów. Czwarta pozycja, muskulatura, ma ładną muskulaturę, 28-25, i w piątej pozycji skrzydło, jakość upierzenia, też dobry gołąb, widać, że był zdrowy, nie chorował, żadnych znaków takich, jak my to mówimy, tej wody po chorobie. I ostatnia pozycja, 28-25. Razem ile to będzie? W sumie 91,25. Kurde, jak wy szybko liczycie. W razie czego tam jest w torbie kalkulator, jakby ktoś chciał, nie? I teraz następnego gołębia oceniamy w pierwszej pozycji. Gołąb otrzymał 8,50 w pierwszej pozycji. To jest samczyk? Tak, samczyk. To my taką kategorię open se robimy, nie? Samce, samice razem, połączone. Zasadzie, open standard, nie? Zawsze staram się, żeby tak wyciągnąć gołębia, żeby głową wyciągać najpierw. Żeby nie zadrzeć piór. Żeby nie uszkodzić piór, a wiadomo, bo jak się wyciąga, to idzie wzdłuż, a jak odwrotnie od ogona gołębia wyciągamy, to możemy mu uszkodzić piór. Marku, ja ci powiem, ja dokładnie jak robię zdjęcia gołębiom, dokładnie na to samo zwracam uwagę, że przodem wpuszczam i staram się też od głową wyciągać, żeby właśnie nie zadzierać o boki klatki. Jaki ma numer ten gołąb, powiedzmy jeszcze? Ten gołąb 034. To wiem, 2320, to jest gołąb PL034. 21, 23, 20. Jest to gołąb kolegi Wojciecha Hańderka. I co ciekawe, to jest gołąb, który jest inbredem Dakara. Ojcem tego gołębia jest Krzysiu. Weź tam zobacz, tam jest w rodowodzie. To jest syn Dakara. O tu, nawet rodowód mamy tego gołębia. O proszę bardzo, to jest ten gołąb. My go sobie tutaj zakupiliśmy do gołębnika. Będziemy go tutaj rozmnażać. I to jest gołąb, który jest synem Dakara. I tutaj jest wnuczka Dakara. Tutaj widzimy, jak się nazywa. Wszystko tutaj się z Dakarem, że tak powiem, łączy. Tu jeszcze Mistral występuje. No ale popatrzmy teraz, jak ten gołąb jest w budowie. Druga pozycja. Gołębia już nie będę omawiał. Każdy co jest w drugiej pozycji, bo to już na pewno pamiętamy. Druga pozycja 8,50. Bo pierwsza też była 8,50, trzecia pozycja, forma tutaj i tego, no 18 punktów, w czwartej pozycji muskulatura 28-25 i skrzydło, jakość upierzenia też ma dobre tu podbicie tych piórek i skrzydło ładne, zdrowy gołąb widać był, i 28-25, czyli 91,50. 91,50, no kurczę, jak to szybko zlicza. Ładny gołąb. Zgadza się tam?
Tak. Kurczę, aż mi się wierzyć nie chce. Ja tylko powiem, ten gołąb był właśnie lotowany w ramach ligi, właśnie jak te gołębie prowadził kolega tutaj Radek. O, powiem, przecież się pochwalę, bo od miesiąca są tam w tym nowszym, nowym gołębniku, my go pokażemy, później jeszcze pojedziemy tam zobaczyć. Stąd pójdziemy na obiad, a później jeszcze pojedziemy tam zobaczyć sobie, żeby koledzy zobaczyli. To one są teraz trzymane właśnie tak jakby ty już tylko, że tak powiem, po to, żeby tylko siedziały sobie. I tu przystępujemy do następnego gołębia. Pierwsza pozycja 8,50. W drugiej pozycji również kości. Może 8,50. Ja tylko powiem jeszcze może numer. To jest gołąb o numerze PL074-21 i 14168. To jest samiczka? To jest samiec. Samiec, to jest samiec, a chyba drobny taki czy nie? Tak, jest. Ale jak na rocznego gołębia to dobrze wygląda. Dobrze dał radę zapisać? Nie za szybko mówiłem? Wszystko dużo. Można by było sam numer, bo numery się na pewno nie podobają. Nie, ale to my tam rzetelnie, musi być pełne od A do Z. Kości ma również średnie, tak jak tego kości łonowe tu idą w jednej linii. 8,50. Trzecia pozycja, forma i wytrzymałość. Pleców u kupra, też średnio 18,00. Muskulaturę ma bardzo ładną ten gołąb. 28,25. I ostatnia pozycja. Tutaj widzimy, że gołąb ma lotkę już jedną tu uszkodzoną z tej strony. Wiesz, drugiego rzędu. Pokażmy, Marek, jak tam na tym, na czym to uszkodzenie też polega, jeszcze powiedzmy. Tutaj proszę. O, widzimy, ona jest inna całkowicie. Zdeformowana jest lotka. W inny kierunek się na to odchyla. A z czego to może być? To drugiego rzędu go prawdopodobnie było. Chory. Przyczyną była jakaś choroba. I tu z drugiej strony tak samo widać, że już nie ma tego kształtu. Ta lotka drugiego rzędu już jest też mniejsza. Inna jest po prostu. Po prostu jest inna, nie jest, nie ma tego formatu, co powinna mieć. I teraz Marek, ile? 90 ile? Ale ostatnia pozycja. Aha. Jeszcze ostatnia pozycja, to właśnie tu omawiałem i w ostatniej pozycji 28,00. W sumie? W sumie 90, 25. I zobaczmy, a ludzie powiedzą, że matematyka, jak dzieci rozmawiamy, po co się uczyć matematyki, się matematyka nie przydaje. Natomiast ja powiem inaczej, ja jestem inżynierem z wykształcenia, to matematyka to jest coś, na czym się wszystko opiera. Teraz oceniamy tego pstrego gołębia, niebieski pstry. Pstrego gołębia. A właśnie, jeszcze przepraszam, bo nic nie mówiliśmy o barwach, bo mamy często takie coś, przepraszam, że tak się tytułem dygresji, bo mamy często, kiedy robimy listy na przykład startowe gołębi, które potrzebujemy, zgłaszamy do oddziałów, tam występuje, ja patrzyłem sobie na internecie, są masę różnych odmian, niejako chodzi, jeżeli o barwy. Czy jest coś takiego jak barwa gołębia określona na takiej zasadzie, że jest od zera na przykład od jednego po prostu do 17, tam 20 pozycji, czy się wszystko z kolorem wiąże? Barwa gołębia nie ma znaczenia w ocenie gołębia. Ja wiem, ale chodzi mi o to, czy po prostu jak tylko klasyfikujemy barwy, czy to jest coś takiego, bo do zegara niekiedy elektronicznego musimy podać numer gołębia, bo to się wiąże z kodem barwy. Czy macie ustalone, są jakieś takie standardy barw? Jest coś takiego, ale standardowe kolory, które są dotyczą wystaw, to jest pierwszy gołąb, to jest niebieski, następnie jest niebieska nakrapiana barwa, później jest tylko nakrapiana, wtedy jest gołąb ciemny. Ciemny nakrapiany. Ciemny i czarny. Rozumiem. I dalej idzie. Powodobne barwy, czerwona, biała. Czerwony nakrapiany. Czarny. Płowy, białe, później idą gołębie pstre. I szpaki są na końcu. I oczywiście, jeżeli gołąb jest, ma barwę podstawową, a jest pstry, i tak samo na przykład dalej podajemy, po tych gołębiach idzie niebieski pstry, niebieski nakrapiany pstry i tak dalej. A zadam jedno pytanie takie, bo mamy często na przykład, niekiedy się zdarza, szali gołąb na przykład. No. I jak to nazwać? To jest niebieski? Nie mamy takiego gołębia. Ale one wiesz, o co chodzi, nie? Gołębie takie występują i nie mamy, i to taki gołąb szali idzie w barwie niebieski nakrapiany. Nie? O, czyli już wiemy. Dobrze.
ani u nas nie mamy, ani federacja nie określa takiego koloru, nie? I w pierwszej pozycji gołębia już zobaczyłem. Niebieski pstry. Gołąb raczej drobniejszej budowy. Samiczka, nie? Samiczka. Ja może tak tutaj pokażę. O, jest gołąb taki. Ten głowkę ma tu też taką płaską. Ja za chwilę pokażę gołębia, który ma inną troszkę budowę. Można by od razu porównać. To może Kuba, potrzymaj tego gołębia Markowi, a albo tam. Pokażemy teraz. Możemy porównać dwie głowy. Dwie różne głowy. O. Siedzimy. Dobrze. I dalej oceniamy tego gołębia. Powiedzmy numer, Marek, jeszcze tego gołębia. Numer jest 1842. I to jest PL0299 z 2021 roku. Zeszłoroczny. Ciągle od Kuby są to gołębie. Druga pozycja, gołąb jest młody, jeszcze nie jest 8,25, przepraszam. Druga pozycja, też słaby gołąb jest tu w kości. Kości łonowe nie idą w jednej linii z grzbietem, czyli z mostkiem. 8,25, druga pozycja. Trzecia pozycja, też gołąb tu słaby, ma słabe wiązanie pleców i kupra. Czwarta pozycja, 17,75, trzecia pozycja. Przepraszam, koleżanka spełnia rolę tableta niejako, prawda? Tak. I czwarta pozycja, umięśnienie, też tak średnie ma 28 punktów i upierzenie jest nie najgorsze, też nie... Czy też ma, może też na tej samej lotce ma jakiś błąd? Nie. Na tej samej nie ma, aczkolwiek ma... tutaj troszeczkę ma przerośnięte lotkę, pierwszą lotkę z jednej strony, pierwszą lotkę drugiego rzędu, a tutaj drugą lotkę ma przerośniętą drugiego rzędu. Co, tam, o czym to może świadczyć? Co może być tego powodem? No, to raczej choroba nie jest, aczkolwiek w trakcie pierzenia gąb zdrowi na pewno, nie? I ma lekko przerośnięty. Rozumiem. Już trudno mi to uzasadnić. Tak, proszę. I 28, piąta pozycja, równe 28. I 90-50. Zobaczmy, te Krysia, jeszcze właśnie ten Jork siedzi w niej cały czas. Tośka? Przepraszam, 90-25. Pozdrawiam przy okazji kolegę Jana Bochęczaka i Anię. Ania, zobacz, gdzie jest ten piesek, którego tak lubisz. Siedzi teraz u Krysi. A przy okazji powiemy u kolegi Jana Bochęczaka, pies, którego mu przywieźliśmy, co z Kosakowa, tak zwany terier oksywski. Ma teraz 5 młodych. Zdjęcia już mieliśmy na WhatsAppie, można w grupie tej, którą Jasiu prowadzi, zobaczyć, a podejrzewam, że będą do wydania, nie? Terier oksywski, teraz już terier oksywsko-podhalański będzie. Ojciec oczywiście nieznany, nie? Matka znana, ojciec nie. Mamy następnego gołębia w pierwszej pozycji, 8,50. To jest gołąb, przepraszam, jest PL... Samczyk. PL023-21-5709. Tak. Samiec. 5709. PL023. 5709. Tak, to jest gołąb od kolegi Mariusza Murańskiego. On tutaj był lotowany w oddziale 0, znaczy nie w oddziale, tylko tutaj w Czarnej Wodzie. To jest gołąb kolegi Radka, on sobie nabył niejako. Gołąb w drugiej pozycji. Zakupił go sobie, no. Kto bogatemu zabroni, nie? Gołąb w drugiej pozycji, 8,75, ładny kościec, równy. Trzeciej pozycji, forma i wytrzymałość, 18,00. W czwartej pozycji muskulatura, ładnie rozłożona, 28-25 i w piątej pozycji również 28-25, ładne pióro i w sumie 91
75. Ja pokażę tylko rodowód tego gołębia, to się nie ma też może co dziwić, bo to jest gołąb, który Mariusz Murański go miał, bo to jest Mariusza Murańskiego gołąb oryginał. On był ojcem tego gołębia, jest od Radosława Małolepszego, to jest wicemistrz Polski. Razem wtedy tam z Waldkiem Piszczałą mieli taki okres, że Waldek był dwa razy mistrzem Polski, Radek był tuż za nim, oni obok siebie mieszkają. Radek mieszka w Strzałkowie, w Orzechówku Waldemar. A ojcem te, to jest ojciec tego gołębia, natomiast matką jest słowacki gołąb Marek Skrbek, tak się nazywa. I jeszcze pokażemy, bo ten gołąb, który mówiliśmy, on tutaj w ramach ligi latał, tu mamy jego zdjęcie, zobaczmy, na gołębniku był drugi, trzeci i piętnasty. W czterech lotach brał, czy w pięciu udział, także sobie doskonale radził. Ale chciałem powiedzieć, że Mariusz Murański miał drugiego lotnika. A właśnie, Tak. 0,23 Lipowa, to Mariusz nie potrafił wylatać u siebie, że tak powiem, takiego wyniku, a kolega Krzysztof, który jeden z gołębników prowadził, tym gołębiem zrobił właśnie taki wynik. A Mariusz powiedział, że to od serca na liście. Od serca, no to dobrze. I 14,50. Czyli ile ma razem już? Samiec czy samica? Samiec. Nie, to nie. To jest samica. A jaki to jest gołąb? Jaki ma numer? 0,268, 14,50. PL 0,268 to jest od... Kurczę, no nie pamiętam. Wygląd typowo samicy. Kostosz. Wygląd typowo samiczka. Ładna w budowie, jak na gołębia sportowego. Pierwsza pozycja 8,50. Druga pozycja 8,75. Trzecia pozycja. Tutaj gołąb nie ma tej formy też takiej, ale 18 punktów. Muskulatura dobra, 28,25. I ostatnia pozycja, też ma lekko zdeformowane piórko, tu pierwszego rzędu, drugiego rzędu pierwsza lotka i z drugiej strony jest dobre i gąb w sumie w ostatniej pozycji na 28-25, czyli w sumie będzie 91-75. A powiedzmy numer miał PL 0268, to jest księdza Jerzego Kostorza i Ryśka Żółkiewicza. On był chyba, on był naslotowany, nie Radek? To był chyba taki w rezerwie, co był, tak? Po prostu niektóre gołębie, które tutaj dostaliśmy na ligę, znaczy my je przywoziliśmy, ale niestety już było za późno, żeby je włączyć do drużyn lotowych i mamy takich kilkanaście, kilkadziesiąt gołębi, które nie były lotowane po prostu. Teraz mamy jakiego gołębia, w jakim numerze? 0168 oddział, czy 9? 8. A, 160, to jest, 8. Już wiem, Rafała Pasonia, o, i to jest... 40. Tak, to jest gołąb. 46. Tak, to jest gołąb, który był lotowany w oddziale 072 Rumia. To jest oddział, gdzie lotowany był w drużynie kolegi Zdzisława Lademana. I to jest gołąb z hodowli Rafała Pasonia. I to był gołąb pochodzący bezpośrednio po synie belgijskiego gołębia z Marcela Albrechta Rauf Sablon. Bak 17. Bardzo słynny gołąb. I ten gołąb, co warto powiedzieć, zrobił u Zdzisława chyba 5 konkursów na 5 lotów i zresztą te gołębie, które były u Zdzisława od kolegi Rafała Pasonia, nie mieliśmy dużo ich, u Ciebie też były, Krzysztof, nie? Tak. Te gołębie, one się bardzo nam dobrze sprawdziły, u Zdzisława wybitnie, bo na 5 gołębi, które były lotowane, 5 zostało po lotach i z czego praktycznie miały po 4-5 konkursów dużo. Ten nawet chyba miał drugi albo pierwszy konkurs nawet w oddziale młody, zrobiony. Młody samczyk. Samczyk. Młody samczyk roczny. W pierwszej pozycji 8,50, druga pozycja też 8,50, trzecia pozycja tu formę ma taką też średnie, tutaj do ogona zbliża ogon w jedno piórko i 18,00, czwarta pozycja, muskulatura ma bardzo ładną ten gołąb, 28,50, tutaj jeszcze nie, jak dotychczas to nie było tak ładną muskulaturą gołębia. I skrzydło, jakość upierzenia. Czyli wiedziałem, co robię, jak go odkupiłem. Tak. Bo ja go musiałem odkupić, bo wspólnie z Zdzisławem lotowaliśmy, ale żeby on u nas został, to sam go odkupiłem. Gołąb w ostatniej pozycji 28-25. W sumie będzie 91-75. To czyli druga najlepsza pozycja. Bo 91-75 było. Trzecia takie. Trzeci gołąb, taką pozycję tutaj. Ten gołąb naprawdę ma wyjątkową muskulaturę. W pozycji piątej 28-25 powiedziałem, aczkolwiek ma tu lekkie uszkodzenie czwartej lotki pierwszego rzędu, ale co, myszy mu wyżarły? Nie, nie, to jest coś po przejściach. Dobrze.
Ja, Marek, poczekaj, mam prośbę. Daj Krzyśkowi tego gołębia na chwilę do ręki. Krzyśkowi, a za chwilę go wstawimy. O, właśnie, bo... No, a jak gołąb unosi do góry, tak ogon. To też minus punkty jakieś za to, czy... Trudno mi powiedzieć, bo gołębiacz, zanim przystąpimy, ocenimy w pierwszej pozycji, gołębiacza, sędzia musi go ustawić sobie. Wtedy, bo... Ale jak go trzymasz, on często... Ale jak nie, to otrzymanie w ręki to nie ma znaczenia. Goł musi w klatce się prezentować, nie w ręce, nie? Ale proszę powiedzieć, jak goł ma uszkodzone, tak kolega mówi, nie? Delikatnie pióro, tak? Ale on by mógł dostać, bo tu właśnie tu jest taka zasada. Tam jeden goł był, co nie miał. Tak, właśnie chodzi mi o Marcia Morańskiego. Miał wszystko idealnie. Wszystko idealnie, ale tu nie. Na przykład ten goł, gdyby nie miał uszkodzenia, by dostał 28,50. Ale wiesz, to zgodnie jak z kobietą, może też idealnie, ale jakiś feler może być zawsze. Ale ja mu tak jakby odjęłem tych od 28,50, bo na tyle by zasługiwał, ale że miał uszkodzoną tę lotkę, to 0,25 punkta i dlatego w ostatniej, piątej pozycji 28,25. A właśnie jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo jeżeli się odejmuje punktację, to się nie odejmuje tam 0,16, tylko się odejmuje... 0,25. Ćwiartki, dobrze. To znaczy się też, jak oceniamy gołębia, jak tutaj kolega Krzysiu mówi, że w ostatniej pozycji oceniamy kryteria od 28 punktów do 29 punktów i nie lecimy tak jakby od 28, ale zasada jest od 29, żeby zobaczyć. Aha, no on nie ma na 29, bo my jako sędziowie... Co mu brakuje po prostu? To my już wiemy z naszego doświadczenia. To się nazywa dekrementacja, bo inkrementacja tyle, jest dokładnie odwrotnie. Tyle gołębi się już przerzuciło przez te ręce, dziesiątki tysięcy gołębi, no to wiadomo jakie upierzenie powinien mieć gołąb w ostatniej pozycji. Przepraszam, a skąd się biorą na wystawie ogólnopolskiej, czy tam na olimpiadach te oceny cząstkowe, końcówki tam 33, 40, tam coś tam. A to jest proste, bo jak całość, bo suma się składa z 5 ocen, tak? Bo w klasie olimpijskiej standard, zarówno gołębie dorosłe, jak i młode, jest 5 pozycji i te skrajne, tak jak w skokach narciarskich, skrajne się odpada, najlepszy, najgorszy, zostają 3 i wtedy się dzieli. I ta zawsze będzie 33 albo 66. Są tylko 3 oceny, są brane pod wzgląd i dlatego tak wychodzi ta ocena taka tam. Że może mieć po prostu w okresie 33 albo 66, nie? Czy tam 67. No też jak 25 będzie, dobrze. Tak, tak, włóżmy gdzieś go tutaj, tu wstaćmy go może tu. Czy do kartonu. Też można by dobrze. Wyjąć. Na chwilę zrobimy przerwę i za chwilę przejdziemy dalej do oceny. A, dobrze? Poczekaj, Kuba. Mogę zaraz powiedzieć. Tam mamy gołębia, to jest gołąb pochodzący z hodowli Ricka Custersa. On ma na rocznik Belg 2021, 508 początek i końcówkę 13. Ile dalej? 13-17? Numer gołębia jest 50. 1800, nie? 1217. 50, 81, 217. Długi numer. 1217. To jest belgijski hodowli od kolegi Ricka Custersa. My tych gołębi 70 sztuk po nas przetestowaliśmy w lidze. Gołąb jest roczny. W sumie w pierwszej pozycji to prawdopodobnie samiczka będzie. On był lotowany? Radek, ten? Był. I już było w klatce, widać, że ten gołąb jest ładniejszy, tak jak tu z góry spojrzałem na niego. Bardzo ładne tutaj grzebień, mostka i kości łonowe, czyli pierwsza pozycja była 8,50, druga pozycja 8,75. Tak jak dotychczas to jest najładniejszy gołąb, który o, też ma formę, widać jak on już leży w ręce, pięknie. I w drugiej pozycji było 8,75, trzecia pozycja, forma i wytrzymałość, bardzo ładnie tutaj przechodzi, w ogon, w jedno pióro, czyli trzecia pozycja będzie 18,25, bardzo ładna muskulatura, ale samiczka, którą tam miałem, poprzednia miała ładniejszą, a ten tu na 28-25 muskulaturę, czwarta pozycja i piąta pozycja. Balans.
skrzydło, jakość upierzenia ma bardzo ładną, czyli 28,50. Ja powiem tylko tak jeszcze tego gołębia, to Rick Custers, to wiadomo, tam będzie pewnie coś z linii gołębia Super 36, ale co warto podkreślić, my mieliśmy taką przygodę z kolegą Krzysztofem, że jeden z gołębi Ricka Custersa właśnie lotowany w oddziale 023 Lipowa miał taką przygodę, że poleciał na taki ostatni lot Cybinka, to było 450 km było z Cybinki do Lipowej, znaczy do Jeleśni, a on się znalazł po drugiej stronie, że tak powiem, granicy pod Belgią gdzieś u hodowcy. My chyba przez kilka dni zrobił tam przez tydzień 1300 czy 1400 km i wrócił. My zadzwoniliśmy, bo miał obrączkę, hodowca nie zdjął obrączki naszej adresowej, a dołożył swoją, my zadzwoniliśmy. Okazało się, że ten gołąb po prostu poleciał sobie na zachód z 500 km, wtedy sobie spokojnie wrócił, czyli razem zrobił gdzieś około 1500-1600 km. Jako młody. Czyli ile ten gołąb uzyskał? 22,25. O, to o pół punkta najwyższą na razie ma ocenę. Jako lotnik bardzo ładna, wysoka punktacja ma, tak jak koledzy zauważyli, czy jeżdżą po wystawach i patrzą, że gołębie w klasach sportowych niższe mają notacje. Mają niższe. Ale ten gołąb jako lotnik na pewno bardzo ładnie wygląda i ładnie by się prezentował na wystawie w klatce również. Dobrze, czyli na razie te gołębie, które mieliśmy w klatkach, na razie zostawimy i za chwilkę przejdziemy do oceny kolejnych ptaków.